Hey, amigo. Señor. Clem. I beg your pardon. I must be in the wrong apartment. Oh, no, senor. This is it, your apartment. Your mama, he will be here in a momento. Do meu coração, pega uma madeira, vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, dá chupar, 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 dá chupar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Thank you.
detektīvs uzmanību. Varbūt, ja tu atcerētos Latgalu, tu atcerētos arī mani. Mīļa, viņa es Latgalu atceros vienmēr. Tu taču zini, ka es šad un tad runāju latgaliski. Un nemaz nekaunos. Tu taču zini, ka es tev... Es tevi ļoti, ļoti mīlu, un tu man pateic tādu, kādu tu esi, un tev nevajag iztaisīties citādākai. Mīļo, mūna saulēša. Mūna saulēša. Jā, es ir viņa māma, ja viņa paša meļķeņa. Nāc, ir kaidu, tev rāķeņa. Przepraszam. Proszę pana. Proszę. Przepraszam, chyba pomyliłem domy. Nie. To jest. Pański dom. Przedstawienie zaraz się zacznie. Pańska mama, pańska mamusia dzisiaj śpiewa. Czy możesz mi wyjaśnić, o co tu chodzi? Cześć, synku. Podobało ci się dzisiejsze przedstawienie? Patty, czy ty zwariowałaś, czy co? Chłopcy, chłopcy! Wasz brat przyszedł. Możecie się przywitać. Dajcie mi spokój. Patty, o co tu chodzi? Mama śpiewała dzisiaj w Palais Garnier. Po premierze będzie raut w kuchni, dlatego chciałam, żebyście wszyscy przyszli. No, biegnijcie do kuchni szybko. Kochanie, czy możesz mi wyjaśnić, o co tu chodzi? Jesteśmy znowu w Paryżu, kochanie. Mama dzisiaj miała premierę i grała główną rolę. Podobało ci się? Nie. Nie? Dlaczego nie? Bo nie znoszę tych wspomnień. Miałem straszne dzieciństwo. Mama nie miała nigdy dla nas czasu. To był najgorszy okres w moim życiu. A możesz mi wyjaśnić, co to za pomysł? Myślałam, że masz mnie już dosyć i że jeżeli przypomnę ci o twojej mamie i o twoim dzieciństwie w Paryżu, to znowu mnie polubisz. No nie, no Patty, kochanie. No przecież gdybym chciał zostać w Paryżu, to bym został. A tak wróciłem do Warszawy i ożeniłem się z tobą. No, jesteś inna niż te wszystkie dziewczyny, które znałem w Paryżu. Kogo ty znałeś w Paryżu? Oh.